Cześć, witajcie z sezonem Marlo. Dzisiaj na szybko odcinek nagrywam, bo zapomniałem całkiem. Dzisiaj będziemy reagować na No Sorry Stanach parodia Mateusz Morawiecki oczywiście. Możecie zostawić lajka i suba i możemy przejść do słuchania. Dobra. O którym można bardzo długo mówić, prawda, w fraszce Kochanowskiego, szlachetne zdrowie, prawda, dezynfekcja, po prostu higiena, proszę o to, wszystkie zalecenia, proszę zatem, żeby wszyscy razem walczyli z trollami, z fake newsami. Ej, fajnie się zrymowało. Jak coś fajnie się zrymowało, nie? Jest pewien test kluczowy, również jest test wspólnej walki z ministrem zdrowia. Przypomnę, że chronimy ich zdrowie przez pana koronawirusa. Ile się trzeba cenić się, czy jak... Widzę, że ciężko się wysłowić. Ty jako smakujesz, aż się zepsujesz, prawda? Czyli wtedy jest dopiero wiemy, kiedy brakuje nam tego zdrowia, jak ono jest absolutnie kluczowe. W sytuacji, w której wiele osób nas nie potrzebuje, oto właśnie spiskowe teorie, pseudointernauci, różne trolle. Dziękuję wam, nie przeszkadzajcie nam, tylko pozwólcie nam, proszę, rządzić. Apeluję i bardzo proszę, by koronawirus był dobry, co nie? Aha. Dobry jest. I widzimy, że to wszystko są polityczne sztuczki. I widzimy, że 80% zakażonych stref czerwonych. I widzimy, że to wszystko są polityczne sztuczki pana Ziobry. Ziobro, ty powinno pogada przestań i Jarosława denerwować. 80% zakażonych. W ogóle ja nie wiem, co oni tu odwalają, kurde. Nie wiem, co oni tu odwalają, ale widzę, że śmiesznie jest. Stref czerwonych. Proszę panie premierze, proszę państwa, proszę pozwolić na wypowiedź. Zakażonych stref czerwonych. Zgodnie z regulaminem premierowi polskiego rządu, państwo będziecie mieć czas na zadawanie pytań, na wystąpienia. Bardzo proszę. I widzimy, że to wszystko są polityczne sztuczki pana Ziobry. I widzimy, że 80% zakażonych stref czerwonych. Dobra, nieważne. Szczerze, tu już jest, to jeszcze nie... A nie, tu już jest koniec. To wszystko są polityczne sztuczki pana Ziobry. I widzimy, że 80% zakażonych stref czerwonych. Kto umrze, to umrze i trudno. I trudno. Nie wiem, dla mnie nawet śmiesznie wyszło, oczywiście. Taki szybki odcinek, 4-minutowy, ja od razu go wrzucę bez montażu. No i co, no... Powiem wam, że fajnie wyszło, nieźle. Tu gdzieś on się nie mógł wysłowić, a to za chwilę znajdę. Z wspólnej walki z ministrem. Zatem, że nie tu. Higiena, proszę o to wszystkie. O. Panowskiego, szlachetne zdrowie, prawda, No, tam było, dobra, nieważne. Nie wiem, co mam po prostu powiedzieć. No po prostu, jak coś to jest od Luxiora, ta parodia. No i co, jeśli chcecie takich więcej filmików, jutro może z czegoś innego zrobię, jak będę miał czas, to wtedy, no, co ja powiedziałem przez chwilę, kurde, zlogowało mi przez chwilę. Dobra, nieważne, zostawcie łapy po prostu, jak chcecie i suba, nie zmuszam was. I jestem tylko ciekawy, czy to wyjdzie w górę.
stwierdziłem, że muszę jeszcze dla was nagrać film zapasowy, bo ja jadę i przez 3 dni mnie nie będzie, więc trochę słabo. Ale nagram wam jutro 3-4 filmiki chyba. I je wyślę, znaczy prześlę je, tylko że one będą w pewnym dniu. Czyli w sobotę będzie o 15, nie wiem, to się ustali, dobra. Więc co, widzimy się już za, nie wiem za ile, ale jutro na pewno, więc co. Możecie dostać łapie sobie i nara.